Książki, antyki, biżuteria, różnego rodzaju bibeloty, sprzęt domowy i wiele innych przedmiotów. To wszystko można było obejrzeć i zakupić podczas pierwszego w tym roku tarnobrzeskiego Pchlego Targu. Podobnie jak w ubiegłych edycjach odbywał się on na placu przy ulicy Kwiatkowskiego. Po zimowej przerwie przyszedł czas na wiosenne porządki i tym samym powrócił Pchli Targ, którego idea od samego początku pozostaje niezmienna. Zamysł był taki, żeby stworzyć miejsce do tego, żeby można się było powymieniać, sprzedać, kupić, zrobić przewietrzenie swoich własnych szaf, strychów i podzielić się po prostu różnymi bibelotami. Taka akcja, dać przedmiotom drugie życie. Pchli Targ zyskał już wielu zwolenników. Z każdą edycją przybywa zarówno poszukujących wyjątkowych przedmiotów, jak i sprzedających. I tym razem tarnobrzeskie targowisko tętniło życiem, a spotkać można było tu wiele przedmiotów z duszą. Zawsze można znaleźć coś ciekawego, zależy czego się szuka. A jest wielu takich, którzy nie przychodzą z żadnym konkretnym celem, żeby znaleźć jakąś konkretną rzecz, tylko zachwycają się tym, co mogą tutaj znaleźć i doceniają wartość tych rzeczy. A można tutaj znaleźć naprawdę prawdziwe cuda. Są koneserzy monet, są zbieracze, kolekcjonerzy. Są i tacy, którzy zawsze idą najchętniej na stoiska książkowe i tam rzeczywiście można znaleźć prawdziwe skarby. Z miejscowości Garbatka Letnisko specjalnie na tarnobrzeski targ przyjechał pan Przemysław Kaczmarczyk. Mam dużo w garażu starych pamiątek po moim dziadku. Postanowiłem się z tym udać na którąś z kolei edycję, która się tu odbywała. I tak mi się spodobało, że teraz zacząłem gromadzić te rzeczy po to, żeby tutaj przyjeżdżać i sprzedawać. Z zawodu jestem kierowcą międzynarodowym i będąc przejazdem we Francji, często zajeżdżam na garażowe wyprzedaże i skupuję takie rzeczy, które jeszcze uważam, że można będzie z zyskiem sprzedać. A jak z zainteresowaniem ludzi? Czy szukają takich rzeczy? Są ciekawi? Jak najbardziej. We Francji to powiedzmy jedna, dwie osoby, jak ja tam powiedzmy szperam, to się przewija. A u nas to po prostu jest na to duży popyt. Dlatego uważam, że inne nacje nie gustują w rzeczach, które mają swoją duszę, a Polacy są bardzo sentymentalni. Od samego początku na Pchli Targ przyjeżdża pan Ryszard Hara. Teraz także zabrał ze sobą swoją pokaźnych rozmiarów kolekcję. Ja jestem starym zbieraczem. Od 20 roku życia, proszę panią, zacząłem zbierać. Co mnie bardzo interesuje? Ikona, szkło, ceramika, mosiądz, miedź, ale proszę panią, wszystko w wydaniu starym. To jest taki czajniczek do parzenia, proszę panią, herbaty, kawy. On ma parę lat, moim zdaniem 80-90, proszę panią, on się jeszcze trzyma i to jest, proszę panią, miedź. Proszę panią, akurat to jest moja pewna zdobycz przypadkowa. Dzieci mi przywiozły z Norwegii. Jest wzięcie na starość, powiedziałbym, ogromne. Cieszy, bierze się za to młodzież. Wszyscy, którzy będą chcieli pozbyć się rzeczy zalegających w pawlaczach, garażach czy strychach, jak i poszukujący wyjątkowych przedmiotów, będą mieli ku temu okazję, bowiem tarnobrzeski Pchli Targ będzie odbywać się cyklicznie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, do listopada włącznie.